Spółka restrukturyzacji kopalń sprzedaje ponad 35 hektarów pokopalnianych terenów w Gliwickiej Sośnicy. Na tym obszarze znajduje się, jak mówi jeden z mieszkańców, staw, a jak przekonuje SRK, osadnik mułowy. Zbiornik zbiera wody opadowe i służy za dom dla różnych gatunków ptactwa. Czy po sfinalizowaniu transakcji jego los będzie przesądzony? O tym Fatima Orlińska. Wszystko wskazuje na to, że staw, jak nazywają zbiornik, zaniepokojeni mieszkańcy Gliwic wkrótce zniknie. Interweniują w urzędzie, wysyłają pisma do instytucji chroniących środowisko i proszą o wsparcie media. Osadnik mułowy na pokopalnianym terenie o wielkości prawie 6 hektarów trafi w ręce prywatnego inwestora po tym, jak w styczniu tego roku po raz kolejny SRK ogłosiła przetarg na sprzedaż terenu. Mieszkańcy obawiają się, że siedliska zwierząt po prostu zostaną zniszczone. Jest wiele ptactwa, zwierząt, ryb. Woda jest bardzo dobrej jakości. Chcieliśmy ten staw wydzierżawić od Urzędu Miasta Gliwice, ale Urząd Miasta Gliwice nas poinformował o tym, że teren należy do SRK, a SRK nas poinformowało, że ten teren został sprzedany. No i niestety boimy się teraz tego, żeby to wszystko było utracone, zasypane. Kiedyś tu był nawet trzeci staw, też został zasypany. Nie wiadomo, czy zostało to w ogóle legalnie zrobione. Ochrona środowiska pozytywnie się wypowiada o tym stawie. Jak informuje Urząd Miejski, w Gliwicach nie ma możliwości ingerencji w prywatną własność. Urzędnicy deklarują jednak, że przyglądają się sprawie po tym, jak jeszcze za poprzedniej władzy tych terenów nie udało się przejąć. Obowiązuje tu plan zagospodarowania przestrzennego, więc przed podjęciem tam jakichkolwiek działań inwestor będzie musiał zwrócić się do miasta o wydanie odpowiednich pozwoleń. Miasto już jakiś czas temu starało się o pozyskanie tych terenów. Wystąpiło do spółki restrukturyzacji kopalń właśnie z prośbą o pozyskanie tych terenów w ramach ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ta ustawa daje możliwość przekazania gruntów przez tego rodzaju spółki właśnie gminom. Z uwagi na to, że to był właśnie teren do rekultywacji, niestety spółka restrukturyzacji kopalń odmówiła tutaj, widząc potencjał komercyjny w tej nieruchomości. Jak przypomina miasto, plan zagospodarowania kwalifikuje te tereny jako przeznaczone do rekultywacji z przeznaczeniem na różne usługi, co w praktyce oznacza, że zbiornik wodny może zostać zasypany. Jak udało nam się dowiedzieć, prywatny właściciel planuje tam budowę centrum logistycznego. Obecnie trwają ostatnie procedury finalizujące transakcję kupna działek. Przede wszystkim należy powiedzieć, że na przedmiotowym terenie nigdy nie znajdował się ani nie znajduje się żaden naturalny akwen. Jest to nic innego jak były osadnik mułowy, który po zakończeniu eksploatacji materiał został wybrany, powstało niewielkie zagłębienie terenu, które z czasem wypełniło się wodami opadowymi. Nawet jeśli formalnie to osadnik, a nie staw, to trudno zaprzeczyć, że istnieje tu życie i to całkiem bogate.